Wczoraj odbył się kolejny znakomity mecz Ligi Mistrzów. Obie drużyny grały bardzo dobrze. Tak aktualnie prezentuje się grupa H. Wiadomo, że Paris Saint-Germain wyjdzie z grupy bez żadnych problemów. Zabawę w 6 minucie rozpoczął Neymar. W końcówce pierwszej połowy było dosyć groźnie. Można powiedzieć, że oglądaliśmy młodego Zidana, bo Fred zachował się bezpardonowo i głową uderzył jednego z Paryżan. Obejrzał za to żółty kartonik. Sędzia potraktował Freda łagodnie. Brazylijczyk powinien obejrzeć czerwoną kartkę, ale sędzia go oszczędził. Następnie Marcus Rashford zdobył bramkę i było 1-1. Potem była taka sytuacja, gdzie Antony Martial nie trafił na pustą bramkę. W drugiej połowie, w 69 minucie, Marquinhos trafił do siatki i PSG wyszło na prowadzenie. W drugiej połowie wyszło, że Fred nie wyciągnął wniosku ze swojego wcześniejszego faulu. Wjechał sankami w jednego z graczy Paris Saint-Germain i wyleciał tym samym z boiska, oglądając czerwony kartonik. Później Neymar zakończył mecz, trafiając bramkę na 3-1. Warto też wspomnieć, że Brazylijczyk był też dużo faulowany. Koniec meczu. Tym sposobem Paryżanie wygrali kolejny mecz z rzędu.